drodzy, witam was w kolejnym dniu. Chcemy graty wrzucić do bagażnika. Zbędę się tej maski, bo już jej nie trzeba. Zobaczymy, jak się moto miewa. Zobaczcie, taki mały, piękny. Dobrze. Weźmy chyba kamerkę z przodu i nagramy sobie quickshota na początek. Jeszcze, jeszcze idę na ścianie i do zobaczenia później. Pa! No i ruszamy, moi drodzy. Jest godzina 7, także dosyć wcześnie, jak widzicie, pustki na ulicy. I ruszamy w kierunku Sofii, Bułgarii dokładnie. Także na wylocie dosyć pusto. Fajnie się jedzie, fajna pogoda. Na autostradzie również pustko. Serbowie mają bardzo ładną nową autostradę zrobioną w kierunku Niszu. A z Niszu będziemy już odbijać w kierunku na Sofię, co również będzie pokazane w filmie. Także zapraszam do oglądania. Po prawej stronie teraz możecie zobaczyć, jakie fajne bariery dźwiękochłonne mają Serbowie w kolorach własnej flagi. Świetny pomysł. Ogólnie skręcając z Niszu na kierunku Sofii, nie było żadnej stacji benzynowej, także to jest ostatnia stacja benzynowa w Serbii, którą udało mi się znaleźć. Zostało mi chyba 5 km zasięgu, ale udało się. I zaraz jak zjechaliśmy ze stacji, mamy granicę serbsko-bułgarską. Także standard, jak zawsze, kolejka. Motocykl się grzeje, ja się grzeję, także standardowo trzeba wyczekać swoje.
zawsze tradycyjne pamiątkowe zdjęcie z tablicą danego kraju. Gdzieś się na załączonym obrazku Bułgaria to kraj, do którego chyba najtrudniej jest się dostać. Sprawdzane było praktycznie wszystko. Jeszcze na sam koniec gość podszedł do mnie i zapytał mnie, czy mam test na COVID lub szczepionkę i czy jestem Turkiem i czy jestem w przejeździe, gdzie no, nie wyglądam raczej na Turkę. Ogólnie jak na załączonym obrazku, Bułgaria przywitała nas pięknymi drogami, świeży, wylany asfalt, także było naprawdę się z ciebie cieszyć. Oczywiście mówię w cudzysłowie, bo widzicie, po jakiej kostce trzeba było jeździć, jeszcze jeździły różnego typu ciężarówki, bo po prostu Bułgarzy budują ten fragment autostrady do połączenia z Serbią. No jednakże nawet jeżeli to jest budowa, no to pozostawiam tam sporo do życzenia. No ale co zrobić, taka była droga. Jakoś sobie daliśmy radę. Zobaczyłem te wszystkie samochody po prostu, które jechały i tyle. Także no jakoś ta droga minęła do Sofii. Niestety też tak jak widzicie, warunki atmosferyczne kompletnie się zmieniły po wyjeździe z gór w Serbii. Także Bułgaria też przywitała nas niestety pogodą w stylu 14 stopni i niestety deszczu. Deszcz w pewnym momencie stał się dosyć naprawdę mocny, także
no dopóki jak gdyby widziałem sens w tym, żeby jechać, że się przyjaśni i tak dalej, no to jechałem cały czas tą autostradą, bo wiadomo, że po autostradzie to jest też zupełnie inna jazda. No ale jednak stwierdziłem, że trzeba będzie się zatrzymać i ubrać kombinezon, bo nie wiadomo jak dalej będzie wyglądać droga, jakby jeszcze bardziej się rozpadało, no to by było tylko gorzej. Także po jakichś 5 km jazdy w deszczu trzeba było wrzucić kondomik na siebie, co ogólnie w takich warunkach nie jest dość łatwe. Stanąłem na jakiejś dziwnej stacji benzynowej, gdzie pani sądziła, że chyba w końcu doczekała się jakiegoś klienta, albo nikt na tej stacji benzynowej się nie zatrzymywał, tylko ja. Także ubrałem się szybko i stwierdziłem, że już trzeba stamtąd uciekać, jak tylko szybko się da. Tak naprawdę wiele już po drodze się nie wydarzyło, cały czas była autostrada, pogoda się trochę poprawiła. Także ja już się odezwę do Was z kolejnego hotelu, a Wy jeszcze chciałem popatrzeć, jak wyglądają bułgarskie nowe autostrady. Tak wygląda pokoik, ogólnie spory, duży, jak to na bułgarskie. Standardy przystało, szału nie ma, że dzisiaj będzie pakowanie wszystkiego. Taki mamy widoczek z okna. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda tu. No, niewiele widać przez krzaki, ale to jest to miasto, Wielkie Turnowo. Bardzo ładny zamek. Zaraz jeszcze wyjdziemy na zewnątrz. Tak to wygląda. Cały hotelik z basenem.